Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam pokazać, pogadać z wami chwilę przed meczem Polski z Koreą Południową, czy Północną, nie wiem, szczerze się przyznam, ale którą Korea wiem. Słuchajcie, ja jestem Marcin.pl i zapraszam was na materiał. Ty, no ale przed materiałem, Fenu daj suba, nie bądź ham, będziesz święty. No daj suba, nie? Okej, także przejdźmy do sedna sprawy. Polska dzisiaj o 20:30 chyba, tak? Bo jest godzina... Chyba, bo nie mogę skutlądu zrobić tak. 20:25, chyba 20:30 jest mecz, także za 5 minut. Także mamy mało czasu, ale słuchajcie. Polska, Korea Północna. Chyba tak. Ja typuję, że Polska, mam nadzieję, że wyjdzie trochę lepiej. Bo wczoraj te nazwiska polskie, znaczy kilka dni temu, polskiej reprezentacji nazwisko Kamiński. Ja pierdziu, co to jest? Nie? Jak ziomek, ja go nie znam. Słuchajcie, mam nadzieję, że Polska się postara i wyjdzie najmocniej jak może. Bo chciałbym w końcu ujrzeć bramki Polaków, usłyszeć to, czego nie słyszałem przez miesiące. Polska, tak, 1-0! Od Szpakowskiego albo Włodzimierza. No, tego, no. Włodzimierz i... Nie wiem. Dobra, ale ja stawiam, że strzeli Robert Lewandowski dwie bramki i... kto jeszcze? Obstałem, że Lewy strzeli dwie bramki i Glik w 86 jeszcze strzeli jedną z różnego. Jeżeli tak będzie, to zostawiacie mi suba. Proszę was o suby, łapki w górę i jaki wy typujecie wynik dla Polaków w tym meczu, piszcie w komentarzu. Ja stawiam na 3-0, także słuchajcie, widzimy się po relacji z meczu, który się dzisiaj zakończy i chciałbym jeszcze nagrać. Mam nadzieję, że ten film widzicie jeszcze dzisiaj, bo może udało mi się na to skombinować. Także 3-0 dla Polaków. Jeżeli jak wy typujecie tak samo, zostawcie łapkę w górę i suba. Proszę, bardzo proszę. Ja też. Tak, on też prosi. Także zostawcie suba, piłkę, rejdy. Polska, biało-czerwoni, na razie.